Stopa agresji na drodze. Dzisiaj miałem taką przygodę dziwną właśnie. Stałem tutaj na skrzyżowaniu. Czekałem na światło zielone. Specjalnie nie stawałem na lewym pasie, dlatego że ten lewy pas się kończy. Tutaj często ludzie tam prawda w ostatniej chwili wskakują, więc żeby nie zaagniać sprawy, bo wiem, że czasami lubią ludzie do końca jechać gwałtownie na prawy pas. Nie, że nie stoi na końcu. O, właśnie tutaj. Normalnie jadę. Tego jeszcze człowieka, który właśnie agresywnie się zachowa, jeszcze go nie ma. No, on jeszcze daleko z tyłu jest. I tutaj dopiero zaczyna się pojawiać. Proszę bardzo. Jest, tak. Ja go puszczam. Nic nie przyspieszam absolutnie, żeby człowiek sobie spokojnie jechał, bo wiem, jaka może być sytuacja, że są ludzie agresywni. Jestem kierowcą z dużym doświadczeniem, 46-letnim zawodowo, więc wiem, niejedno widziałem. No i właśnie, dalej tutaj jadę sobie spokojnie. Tutaj jest, no wiadomo, chwilowy tłok. Samochód rusza. Tak. Wszystko jest na razie w porządku. No wiadomo, są samochody, więc normalna sprawa. Tylko dalej właśnie zaraz, gdzie zaczynają się dwa pasy, człowiek zaczyna bardzo wolno jechać, 16 km na godzinę. To zaraz będzie może widać, zaraz tutaj wezmę, przestawię. O, jedzie prawym pasem, 40, on wolno, 40, więc ja zacząłem go wyprzedzać. A on w tym momencie odkręcił szybę, pokazał mi język i zaczął gonić, prawda, prawym pasem i przed nosem mi wskoczył. No, w każdym razie dojechaliśmy do punktu. A ja jeszcze, jak on mi ten język pokazał, to ja pokazałem, że mam kamerkę, że nagrywa się, więc on za mną dojechał do końca, do miejsca docelowego, bo tutaj jechaliśmy do takiej galerii i wyszedł i powiedział, że konfidentem jesteś i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ja tu w ogóle nie prowokowałem tej sytuacji. Jechałem delikatnie, puszczałem. No mówię, jak jechał 16 km na godzinę, więc na prawym pasie, więc lewy pas był wolny, więc włączyłem kierunkowskaz w lewo i zmieniłem pas. A on tutaj zaczął wtedy szaleć. No jak to, kurde, ktoś miał. No ale żeby on jechał normalnie, normalną prędkością, bo go nie wyprzedzał. No co, mam się wlec za nim 16 km na godzinę, jeżeli jest lewy pas wolny. No. Także tutaj jeszcze włączył kierunkowskaz, ale już dalej, jak skręcał, to już kierunkowskazu nie włączał. Tutaj zaraz będzie zakręt w lewo. I on już tutaj kierunkowskazu nie włącza sobie. No, a po co? Przed nim też nie włączy. No tak jeżdżą kierowcy dzisiaj. Proszę. Także naprawdę nie wiem, co go zdenerwowało. No tak się domyślam, że no jak śmiałem go wyprzedzić lewym pasem. No, tam pojechał w prawo, ja sobie tutaj zaraz zaparkowałem. No to tyle. Dziękuję.